Filip Błachut, IndieCage.pl. Jesteśmy w amfiteatrze w Szczecinie. Ze mną jest Piotr Janusz. Siemanko. Witam, dzień dobry. Sprawca całego zamieszania, które wydarzy się tutaj w środowy wieczór, a mianowicie będzie to gala Seaside Battle 3. Skąd pomysł na to, na amfiteatr i na Szczecin? Bo wcześniej był Dziwnów, a teraz tutaj wracacie do swojego miasta, tak naprawdę do kolebki MMA, można powiedzieć. Chcieliśmy troszkę mniejszy obieg zrobić, tutaj nieopodal Szczecina w Policach, 20 km stąd, obieg na 1500 osób w moim odczuciu byłby idealny. Niestety tam nie do końca z władzami miasta się dogadaliśmy. Dziwnów ma za małą halę, ma wszystko cudowne, piękne miejsce, aczkolwiek nasi kibice no, coraz bardziej wymagają, żeby jednak widzieć to widowisko na żywo. No i mamy tak potencjalnie około 1500 kibiców, którzy chcą na żywo przyjść i obejrzeć pojedynki, także musieliśmy znaleźć inny, większy obieg. W Szczecinie na tą chwilę nie ma nic, jest tylko i wyłącznie Netto Arena, która jest na 5-6 tysięcy. No i ten piękny amfiteatr na 2700 osób. No i próbujemy. No, jeżeli tutaj byłby zapełniony w pełni, to na pewno byłoby to dosyć spektakularne wydarzenie, bo choćby ostatnia gala FEN to było 1800 osób w Pile, a FEN jest przecież drugą siłą w Polsce, więc jeżeli zbliżycie się do tego wyniku, to jest to naprawdę coś niebywałego, jak na lokalny event, jakim jesteście. Tak, dokładnie, my jesteśmy lokalnym eventem, nie mamy takich aspiracji, żeby tam gdzieś kogoś gonić, współpracujemy z KSW, z FEN-em oczywiście, jak najbardziej, z FEN-em współpracuję 8-9 lat, także to robimy lokalny event po to, żeby ci zawodnicy mieli gdzieś się przetrzeć, zawalczyć, żeby poczuli prawdziwą atmosferę, pewien profesjonalizm, jeżeli chodzi o przygotowania, profesjonalnych sędziów, obsługę i żeby poczuli ten taki rytm jakby publiczności, zobaczyli jak to można ewentualnie powalczyć na tych większych galach, które wspomniałeś, tak jak FEN, KSW, żeby się obyli, zdobyli doświadczenie, wygrali i gdzieś tam później na te głębsze wody popłynęli. Pokazaliśmy na poprzednich edycjach, że najkrótsza droga do KSW i do FEN-u jest przez Seaside. A powiedz, bo największą lawinę jakby komentarzy podczas tych waszych ogłoszeń wywołał angaż Tomka Narkuna. Jak do tego doszło, że Tomek Narkun, jeszcze do niedawna zawodnik organizacji KSW, zawalczy tutaj na SBS 3? Z Tomkiem Narkunem się znamy. Można powiedzieć, że trenujemy w jednym klubie, ja amatorsko, on oczywiście zawodowo. Bardzo dobrze mi się współpracuje z jego bratem Arturem. Rozmawiamy, pomagamy sobie, generalnie rzecz biorąc rodzina, że tak powiem, Berserkerów jest jedna i tak naprawdę działamy, współdziałamy i współpracujemy. I tutaj będą duże zaskoczenia, myślę, że w środę na gali będą kolejni zawodnicy, którzy mają szansę zawalczyć na naszej gali dla kolejnych edycjach. I to też są znane nazwiska i z KSW, i z FEN-u, także no to jest współpraca, tak, szeroka. Tomek uznał, że warto u nas zawalczyć, doceniają to, że jest bardzo profesjonalne podejście, mamy najlepszych sędziów polskich i nie tylko, tak, także tutaj też katmeni, media branżowe, hotele, wszystko jest na najwyższym poziomie, więc uznał, że jeżeli ma gdzieś zawalczyć, no to u nas chyba najlepiej, no. Publiczność będzie jego, będą go dopingować. I tak kroczek po kroczku dogadaliśmy się pół roku temu, także już pół roku temu mieliśmy temat ustalony, co i jak, tylko kwestia była taka, kiedy to ogłosić. I postanowiliśmy, że to jest dobry moment, dobry temat i działamy, tak? Muszę też zapytać, bo podczas tej lawiny komentarzy sporo osób jakby skupiło się na rywalu Tomka, że to nie jest rywal na ten etap kariery, że to jest przepaść, jeżeli chodzi o doświadczenie, umiejętności i tak dalej, więc chciałbym, żebyś przybliżył, jak to wyglądało, skąd taki rywal, bo nawet przeczytałem taki komentarz, że gaża Tomka była tak duża, że na rywala już nie wystarczyło, a być może kulisy są inne i może są zawodnicy, którzy odmówili pojedynku z Tomkiem Narkunem. Jak to wyglądało z waszej strony? Wiesz co, no Tomek 7 lat bronił pasa KSW, walczył z Mamedem, wygrał dwa razy, tak? Jakiego zawodnika, przeciwnika byśmy nie postawili naprzeciwko Tomka, to zawsze byłyby narzekania. Nie mamy takich budżetów, żeby ściągnąć topowych graczy europejskich. Udało się ściągnąć mu rywala, myślę, że na dobrym, stójkowym poziomie. Ja też mam taką tendencję, że zawsze oglądam tych przeciwników. Myślę, że stójkowo jest niezły i tutaj jest naprawdę niebezpieczny, ma fajne, wysokie kopnięcia, high kicki, także naprawdę Tomek musi uważać.
No, budżet, tak, tylko i wyłącznie. Jeżeli mielibyśmy pieniążki, sponsora, partnera, który by chciał zainwestować i wspomóc tą walkę, to pewnie byśmy uderzyli, aczkolwiek i tak byłyby narzekania, no bo wydaje mi się, że dla Tomka nie ma takiego rywala. Myślę, że jedynie KSW jest w stanie ściągnąć kogoś konkretnego, albo ma też w swoich jakby szeregach, a tutaj w Europie, jakbyś spojrzał w rankingi, nie wiem, Fight Matrix, na którym się opieram, no to tak naprawdę no tam pierwsza pięćdziesiątka jest albo w Bellatorze, albo w UFC, albo w PFL-u, ewentualnie w KSW i tak naprawdę na tych zawodników z pierwszej pięćdziesiątki setki nas nie stać. Tak? Także no, tutaj kwestia jest taka, że szukaliśmy, zaproponowaliśmy praktycznie tego zawodnika, przeciwnika, wyraził chęć walki. No i działamy, no tutaj nie ma jakiegoś głębszego dna, tak? Jeżeli chodzi o kasę i pensję Tomka, to dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Ja nawet nie pytałem, jakie wynagrodzenie tutaj Tomek będzie pobierał. Tutaj, tak jak mówię, no głównie współpraca między nami i tutaj Tomek nam pomaga, my pomagamy Tomkowi. W tej walce nie wygra oczywiście lepszy, trzymam kciuki, żeby był dobry pojedynek i myślę, że będzie dramaturgia, a to pozwoli zamknąć usta tym ewentualnie krytykom. Oczywiście krytyka jest ważna i ludzie muszą krytykować, aczkolwiek no, myślę, że tutaj nie mamy sobie nic do zarzucenia, tak? W walce wieczoru twój brat Wojtek Janusz w catchweightie do 89 kg, co też jest takim już trochę krokiem ku zejściu do kategorii średniej. Natomiast mnie trochę zaniepokoiło to, co powiedział wczoraj Wojtek, że on to najchętniej to biłby się tylko w Szczecinie. I tu niby taki krok, żeby coś zmienić, że kategoria średnia, jednak takie zamykanie się. Czy no, ty go prowadzisz też pod kątem menadżerskim? Czy wy zamykacie się tylko na te gale tutaj w pobliżu? Czy zaatakujecie zupełnie inne miejsca w Polsce, jeżeli tylko taka oferta dla Wojtka się pojawi? Oferty są cały czas. Myślę, że przy jego gabarytach fizycznych ta kategoria 84 kg będzie optymalna. Jest pomysł, żeby do tej kategorii zejść. Teraz mamy catchweight. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zdrowotnie na pewno wszystko jest ok. Waga fajnie zeszła. Na pewno jest duża dynamika. No są oferty, tylko też no Wojtek jest zawodnikiem bardzo mocno tutaj jakby lokalnym. Nie będę mówił, ile sprzedał biletów, bo zgadza się, no jest magnesem przyciągającym, jak było KSW, też dużo kibiców przyszło, jak był FEN, też dużo kibiców przyszło. Nie zamykamy się na rynek tej zachodniopomorskiego, oczywiście będziemy chcieli i mamy ambicje, żeby walczyć w największych federacjach polskich, no na tą chwilę musimy zobaczyć, jak ten pojedynek wyjdzie, jak to będzie wyglądało. I myślę, że po tym pojedynku będziemy podejmować decyzję, aczkolwiek no chcemy jak najbardziej walczyć dla szerszej publiczności i dla największych federacji, czy to FEN, czy to KSW. Myślę, że na te dwie federacje gdzieś tam patrzymy. No jest taki pomysł, żeby ewentualnie, wiadomo, KSW przyjeżdża raz w roku do Szczecina, FEN przyjeżdża raz w roku do Szczecina, to być może Wojtek na FENie w Szczecinie, na KSW w Szczecinie i na CCI Battles w Szczecinie. Trzy starty w roku się zrobią. No było to ewentualnie jakiś tam dobry temat. No on kocha ludzi bardzo, bardzo kocha kibiców. Ten fenomen taki, że ściąga tak dużo kibiców, wiąże się z tego, że on nie przejdzie obojętnie koło żadnej osoby. Z każdym znajdzie czas, porozmawia i naprawdę no, myślę, że ma dobre serce. Zresztą tutaj kibice go kochają. Wiadomo, pewnie ma jakichś krytyków i antyfanów, ale no, może sportowo na razie się nie broni, aczkolwiek myślę, że jego walki są fajne, ciekawe, widowiskowe. Nie kalkuluje, stara się troszkę stójki, troszkę parteru, także tutaj na pewno chciałoby się, może jeszcze UFC przyjedzie do Szczecina, to wtedy zrobimy czwartą walkę. Ale to są sfery marzeń, na razie najważniejsza jest najbliższa walka. Nie zamykamy się na nic, no to jest kwestia bardziej jego ambicji sportowych, plus tego, że on kocha publikę, lubi taką relację, lubi jak na jego galach jest dużo kibiców, to go ciągnie i bardzo motywuje. Nie spina go i wtedy się czuje najlepiej, tak jak ryba w wodzie, jak to się mówi. Także no, taki mamy plan, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
No nie da się ukryć, że tu są takie flagowe postacie jak Tomek Narkun, Wojtek czy Wojtek Kawa na przykład, ale chciałbym cię zapytać, kogo ty wymieniłbyś z tych młodych zawodników, którzy mogą tutaj zrobić jutro furorę, bo w większości znasz tych chłopaków, niektórych też prowadzisz menadżersko. Czy jest ktoś, kto takim, w kim drzemie taki potencjał, który jutro może tutaj eksplodować w amfiteatrze? No wiadomo, liczę na każdą walkę, aczkolwiek mam tam kilka swoich perełek. Stawiamy na tych młodych chłopaków, żeby mieli możliwość zawalczyć na w miarę profesjonalnej gali, taką się uznajemy. Myślę, że ciekawym pojedynkiem będzie Dominik Mazur kontra Aleksander Budziłek. Bardzo wysokie rekordy, jeżeli chodzi o amatorstwo. Z bardzo dobrych gymów pochodzą obydwaj. No tutaj chłopcy są dobrze przygotowani. I tutaj mam nadzieję, że to będą takie fajerwerki. Jak dla mnie wygrany powinien już powoli patrzeć gdzieś tam w to zawodowstwo, tak? To jest taki pierwszy temat oczywiście. A tak, jeżeli chodzi o pozostałe walki, bardzo mnie ciekawi ten turniej nasz wymyślony. To wymyślił nasz matchmaker Radek Kramarz. Turniej oczywiście rozłożony na dwie gale. To nie jest tak, że na jednej gali będziemy zajeżdżać młodych chłopaków, ale mamy o mistrzostwo półzawodowego mistrza w kategorii oczywiście Kaczmarka razem, no i tutaj się zaczynają problemy, bo zapominam, Marcinkowski kontra Szczepaniak i no Kopaczka, także tu mamy te dwa półfinały, ciekawy zestaw zawodników i tu myślę, że też będzie coś ciekawego z tego względu, że no wygrany ma, wiadomo, następną galę w garści, więc może się pokazać i jakby zainwestować swoją przyszłość, wygrywając jednej i drugiej parze. Także te trzy walki, jeżeli chodzi o semipro, mnie najbardziej ciekawią. A teraz jeszcze, jakbyśmy tutaj, jeżeli oglądają nas ludzie ze Szczecina, z okolic, to w jaki sposób można jeszcze nabyć bilety, żeby pojawić się tutaj w amfiteatrze w Szczecinie w pięknej scenerii, bo naprawdę dzisiaj to wygląda imponująco, a jutro, kiedy cały anturaż będzie już tutaj kompletny, to będzie wyglądało jeszcze lepiej, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to w jaki sposób może się tutaj pojawić? Bilety dostępne na eventim.pl, bilety też stanowisko będzie na ceremonii ważenia dzisiaj oficjalnej, tutaj u góry na amfiteatrze. I też w dniu gali od godziny 16 będzie kasa otwarta na wejściu i będą na bieżąco sprzedawane bilety. Biletów jeszcze około 400 zostało, także myślę, że nie zabraknie, każdy chętny. No tych najlepszych miejsc już jakby brakuje, czyli tych pierwszych rzędów czy pierwszych sektorów, ale jeszcze takie na tej ceremonii ważenia takie rodzynki są, także jeżeli ktoś chce naprawdę fajny bilet i blisko z fajną widocznością, to myślę, że na ceremonii ważenia dzisiaj o 19, od 18 będzie rozstawione stanowisko sprzedaży biletów i zapraszamy. A transmisja za pośrednictwem Fight Time pay-per-view w cenie 29,90, tak? O ile się? Tak. Także jeżeli ktoś nie ze Szczecina, to też zapraszamy przed telewizory, bo naprawdę fajne wydarzenie, choćby dla tych kilku mocnych nazwisk, a i tych młodych chłopaków też warto pooglądać. Czy wy zamykacie się na jedną galę rocznie, czy plan na to, żeby tych eventów może było o jeden więcej, gdzieś tam w głowie się kiełkuje? Organizacyjnie chcielibyśmy robić więcej eventów rocznie. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze zrobimy drugą galę. Wszystko zależy od tego, jakie będzie wsparcie miasta, potencjalnych partnerów, sponsorów, no bo tutaj my zapał mamy, żeby nawet robić 4 gale rocznie, aczkolwiek kwestia jest tego typu, żeby gdzieś ci partnerzy pomogli i wtedy będziemy tutaj lokalnie w Zachodniopomorskim, mamy fajne miasta, Police, Gryfice, Stargard, no są dookoła fajne hale po 1500 osób i tam cały czas rozmowy są prowadzone i rozmawiamy, tak żeby to w miarę był ten dojazd do 100 km, ale żeby hala miała przynajmniej tą wyporność 1500 kibiców, no bo ta karta walki jest bardzo rozbudowana i tych młodych adeptów jest dużo, aczkolwiek no powiem nieskromnie, że ta pierwsza, nie wiem, trójka to jest 1000 osób na bank, na trybunach, także no, mamy potencjał, żeby te obiekty troszeczkę większe zapełniać. Ale ja myślałem, że ja tutaj przyjechałem najdalej do Szczecina, ale pomyliłem się, bo wczoraj na Media Day okazało się, że jest chłopak, który przyjechał tutaj aż z Zakopanego, na co dzień mieszkający akurat w Krakowie, ale to dalej niż Katowice, niż moja podróż, także nie tylko lokalnie, ale zawodnicy z całej Polski się trafiają. No, z całej Polski jak najbardziej, jeżeli chodzi o Marcinkowskiego zawodnika, który przyjechał z Zakopanego, no to też, tak jak mówię, on w tym turnieju występuje, bardzo impulsywna, fajna stujeczka i on przyjechał z Zakopanego, akurat
bardzo jestem ciekaw jego występu, ale też jest Serb, czyli przeciwnik Narkuna, Antonio Zowak, jest Litwin, który przyjechał z Oslo, na co dzień trenuje przeciwnik Wojtka Kawy, więc jak najbardziej, my mamy bardzo dużo zgłoszeń z Polski całej, gdybym gdzieś tam kartę walk miał tworzyć, to byśmy zrobili 4 karty walki, tak naprawdę zawodnicy i z Fenu i z KSW bardzo często chcą się gdzieś odbudować, zawalczyć i się gdzieś zgłaszają, tylko kwestia naszych budżetów i potencjalnej takiej współpracy, żeby potencjalnie te bilety, no bo nie da się ukryć, że ci kibice są też ważni, żeby to się jakoś tam sprzedawało. A powiedz, czy tych zgłoszeń semi-pro jest dużo, bo mam wrażenie, że ostatnimi czasy tych walk dla tych młodych chłopaków, którzy jeszcze nie mają zawodowych startów, jest coraz mniej. Kiedyś tych gal, gdzie obijano się semi-pro, było nieco więcej, teraz jest tego mniej, a to jest przecież coś, co może dać dużo doświadczenia tym młodym chłopakom, kiedy nie biją się na Almie, na turnieju z kilkoma zawodnikami, tylko wchodzą w tej otoczce zawodowej z profesjonalnymi sędziami, bo ja dzisiaj miałem okazję wymienić kilka wiadomości z Łukaszem Bosackim, który tutaj będzie w mojej opinii najlepszy sędzia w naszym kraju, więc tutaj poziom sędziowski, Katmeni i tak dalej, czy tych zawodników, którzy chcieliby stawiać te pierwsze kroki właśnie na takim zawodowym evencie, dużo się do Ciebie odzywa? Tak, tak, zapraszamy wszystkich semi-pro zawodowców, którzy by chcieli się, jak gdybyśmy mieli spełnić, nie wiem, chęci zawodników, którzy się do nas zgłaszają, to byłoby tych walk ze 40 i naprawdę poziom byłby tylko z każdym następnym zawodnikiem coraz większy. No, wiadomo, przyjezdny zawodnik u nas zawsze ma zagwarantowane, jeżeli oczywiście chce, 3 noclegi, wyżywienie, zwrot kosztów podróży. Mamy też fajny temat, jeżeli chodzi o bonus za social media. Staramy się tych młodych zawodników, adeptów sztuk walki tutaj zaprosić do tego, żeby czynnie uczestniczyli w tych social mediach. Przygotowujemy im grafikę, teksty, za to są nagradzani finansowo, ale też są nagradzani powiedzmy w jakiś tam inny sposób, nie wiem, odżywkami przykładowo na tej gali. Więc tutaj bardzo stawiamy na to, żeby tutaj żeby im pomóc, żeby pokazać tą drogę, że no, chcesz zawalczyć w KSW, w Fenie, no to musisz mieć tą społeczność, musisz tych kibiców. Wiadomo, zawodnicy często są skromni, nie do końca chcą mieć tego fanpage'a, a tutaj jest jakby droga do tego, żeby znaleźć sponsora. Ja mówię, zawodnik z daleka, taki Marcinkowski, przywozi ze sobą około 20 kibiców. I teraz wiadomo, koszty podróży są niesamowite dla tych kibiców, ale oni go kochają, przyjeżdżają do niego i to jest właśnie piękne. Także my każdemu zawodnikowi damy szansę, jeżeli będzie chciał walczyć, będzie prezentował wysoką dyscyplinę, czyli tutaj jakby nie ma możliwości, nie wiem, wagowych, nie zrobić wagi, czy ewentualnie się spóźnić i te wszystkie tematy, praca z social mediami, praca z kibicami, no i będziemy działać, ale też i zawodowi, zawodnicy nawet z mojego klubu, mam przynajmniej 5 chłopaków, którzy chcieli się bardzo bić, no ale nie mamy niestety miejsca, mamy 15 walk, a tak naprawdę miało być około 12 i ta karta się rozrosła niesamowicie, ale naprawdę mam 5 zawodowców z klubu Berserker, z team ze Szczecina, którzy chcą zawalczyć, nie ma możliwości technicznych i przynajmniej z 10 semi-pro tu z okolic, którzy też by chcieli bardzo zawalczyć. Nawet się włączyli ci zawodnicy i w dystrybucję biletów i w promocję, za co im serdecznie dziękuję oczywiście. Ale no, karta walk nie jest z gumy, więc to Twoje pytanie wcześniejsze. Jest potrzebny kolejny event do końca roku tutaj w okolicy, żeby tych wszystkich zawodników gdzieś tam w miarę zadowolić, powiem, w ten sposób. Ja życzę, żeby to się udało, żeby to się wszystko spięło, żeby tych eventów dla tych młodych było jak najwięcej. Co, dzisiaj ceremonia ważenia od godziny 19? Od 19 zapraszamy. Oczywiście tutaj na górnym tarasie amfiteatru. Zapraszamy wcześniej, na górze jest fajna kawiarnia, platan, tam można wypić sobie kawkę, wypić sobie herbatkę, zjeść jakiegoś hot doga. I myślę, że od 18 już będą takie główne atrakcje, fajne ceremonia ważenia, pokażemy zawodników. Myślę, że będzie ciekawie, troszeczkę emocji. I tak dzisiaj planujemy tą ceremonię ważenia, później mamy jakieś tam próby tej już na płycie. A jutro co? Od 16 otwieramy bramy, ale tak samo zapraszamy oczywiście wcześniej. Tutaj amfiteatr, Park Kasprowicza, jechaliśmy, mieliśmy więcej możliwość zobaczyć. Tutaj tak naprawdę idziesz ze 40 km cały czas lasem i nie ma ulicy, także jest pięknie. Dookoła fajny widok, dużo świeżego powietrza, jezioreczko Rusałka, nad którym jest amfiteatr. No myślę, że jest ładnie i zapraszam wszystkich kibiców.
My również zapraszamy na galę Seaside Battle 3. Ja dzisiaj dziękuję za Twój poświęcony czas. No i życzę, żeby ten event się jak najlepiej udał. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dziękujemy.